Marchewki, rzodkiewki, arbuzy czy banany, a także pozostałe warzywa i owoce są bez wątpienia niezbędne dla zdrowia. Dostarczają organizmowi witamin, przede wszystkim są najbogatszym źródłem witaminy C. Niektórzy zastanawiają się jednak, czy do witamin można zaliczyć książkę. Książka odżywia nasz umysł i to też jest witamina. No jak najbardziej jest to witamina. Zbiór wszystkich witamin. I ciało, i umysł nam odżywia. Książka i witamina to dwa takie sformułowania, wyrazy, które niosą w sobie dużo dobrego, dużo spokojnego, dużo radości, mądrego i zdrowego. Owoce i warzywa to nieodłączny element spotkań z cyklu Książka jak witamina, które będą odbywać się w każdą ostatnią środę miesiąca. Lubię czytać książki. I chciałam znaleźć kogoś, kto też również czyta. Znaleźć się właśnie w takim kręgu i szukałam właśnie ostatnio czegoś takiego, no i znalazłam chyba. Czytamy, słuchamy, dyskutujemy, rozkoszujemy się prozą, poezją, w ogóle szeroko rozumianą książką przy okazji konsumowania zdrowych produktów, soków wyciskanych świeżutko z owoców i warzyw, sałatek owocowo-warzywnych, samych owoców i samych warzyw. Na pierwszym spotkaniu rozmawiano o radości słuchania, radości pisania i radości czytania. To jest coś, co nam daje satysfakcję z czytania i myślę, że warto czytać, ponieważ to jest, znaczy w moim odczuciu to jest ciekawe. W chwili, kiedy biorę książkę, już czuję tą radość czytania i boleję nad tym, że jest tak dużo książek, których być może nie przeczytam, nigdy do nich nie dotrę, ponieważ na rynku jest bardzo dużo ciekawa oferta. No ale próbujmy, czytajmy, cieszmy się i to na pewno nas wzmocni, tak jak te rzeczone witaminy. Nie zabrakło czytania i poezji, tym razem sięgnięto m.in. po wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Radość pisania. My sobie czytamy, my sobie, nie wiem, wzbudzają teksty jakieś emocje wśród nas, ale tak naprawdę jak do tego podchodzi poeta, jak do tego podchodzi pisarz, jak do tego podchodzi twórca? Czy traktuje to swoje pisanie jako rzemiosło? Czy pracuje od 8 do 15, kończy pracę, zamyka laptopa czy swoje notatki, czy podchodzi do tego troszeczkę inaczej? Tematyka spotkań będzie się zmieniać co miesiąc. To majowe dotyczyć będzie motywów miłosnych w literaturze.